Nasza planeta jest domem dla ponad 8 miliardów ludzi, wśród których są tacy, którzy nie przejmują się, jaki mamy rok, nie potrzebują pieniędzy i nigdy nie zamieniliby swojej ziemi na tętniącą życiem metropolię. W tym filmie poznasz różne małe, rdzenne ludy z całego świata, które odrzucają cywilizację, aby zachować swoją kulturę. Zostaw łapkę w górę pod filmem i napisz komentarz "Plemię", a przypnę ci serduszko. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najdziwniejsze plemiona świata. Plemię Korowai żyje w gęstych lasach Nowej Gwinei. Niesamowite jest to, że istnienie tego ludu stało się znane dopiero w latach 70. XX wieku. Przez ponad 1000 lat plemię Korowai nie zdawało sobie sprawy z istnienia cywilizacji i żyło zgodnie z naturą. Oczywiście musieli radzić sobie z innymi rdzennymi ludami, więc dla swojej ochrony zaczęli budować domy na drzewach sięgające do 45 metrów wysokości. Te struktury pomagają Korowai uciec przed owadami, drapieżnikami i innymi ludźmi. Dodatkowo plemię wierzy, że im wyższe jest ich mieszkanie, tym bardziej niedostępne staje się dla złych duchów. W takich domach może mieszkać nawet 12 osób razem ze swoimi zwierzętami domowymi. Budowanie nowego domu na drzewie jest prawdziwym rytuałem dla Korowai. Najpierw ścinają palmy sago, a następnie kładą pnie w pobliżu bagien, aby osiedliły się w nich larwy owadów. Korowai uważają te larwy za dar od bogini drzew, dlatego je zbierają, a następnie ceremonialnie zbierają całe plemię, aby zjeść te larwy. Przyjmując ten dar, otrzymują błogosławieństwo na budowę. Korowai żyją prymitywnym życiem i wierzą w swoje zwyczaje. Niektóre z nich wydają się przerażające, na przykład praktykują kanibalizm, ale tylko wtedy, gdy zostaną zaatakowani przez wrogie plemiona. Korowai sami nie atakują nikogo i prowadzą dość pokojowy styl życia. Mężczyźni zajmują się myślistwem i budownictwem, podczas gdy kobiety są odpowiedzialne za wychowanie dzieci i prace domowe. Wszyscy Korowai również zajmują się hodowlą zwierząt. Ich zwierzętami domowymi są dzikie świnie, które mężczyźni chwytają, a następnie trenują, aby żyły wśród ludzi. Nie jedzą tych świń, zamiast tego używają ich do noszenia ładunków. Co ciekawe, średnia długość życia członków tego plemienia wynosi tylko 30 lat. Może to wynikać z faktu, że wszyscy Korowai, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, spędzają cały swój wolny czas paląc liście palmowe. Ostatnie plemię indoaryjskie, znane jako Drpa, zamieszkuje region między Indiami a Pakistanem. Ich populacja liczy 1800 osób. Ludzie ci ściśle unikają kontaktu z innymi grupami, aby zachować czystość swojej linii krwi oraz swojej kultury i tradycji. Istnienie Drpa zostało po raz pierwszy udokumentowane w 1830 roku przez brytyjskiego badacza Godfreya Thomasa Fientu. Spekulował on, że ludzie tego plemienia są potomkami bliskich współpracowników i armii Aleksandra Wielkiego. To przypuszczenie powstało, ponieważ wszyscy Drpa mają specyficzne cechy fizyczne, które odróżniają ich od innych grup etnicznych w regionie. Jasną skórę, duże oczy, stosunkowo wydatny nos i wysoką posturę. Większość tych ludzi praktykuje animizm pod wpływem buddyzmu. Starszyzna społeczności nadal wykonuje starożytne animistyczne rytuały. Kozy odgrywają bardzo ważną rolę dla Drpa, dostarczając im mleka i skór. Drpa są bardzo charakterystyczni i nie można ich łatwo pomylić z innymi ludźmi. Ich wygląd jest bardzo nietypowy i unikalny. Uwielbiają wyrafinowane stroje i luksusowe nakrycia głowy, które są wykonane ze skóry i ozdobione kamieniami, srebrem oraz świeżymi kwiatami. Co ciekawe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni noszą te ozdobne nakrycia głowy. Bogactwo dekoracji na czapce może wskazywać na zamożność jej właściciela. Inną ważną częścią kultury Drpa jest ich muzyka i taniec. Żadne religijne ani świąteczne wydarzenie nie jest kompletne bez tradycyjnych pieśni i tańców. Drpa używają bębnów i fletów ludowych do tworzenia swoich melodii. Poprzez taniec i muzykę przekazują także historię swojego ludu swoim potomkom. Niestety, ponieważ Drpa surowo zabraniają małżeństw międzykulturowych,
ich populacja stale maleje, co stanowi zagrożenie dla ich przetrwania. Lud Huani, liczący około 4000 osób, żyje w gęstej amazońskiej dżungli wschodniego Ekwadoru. Pomimo braku jakichkolwiek udogodnień cywilizacji i trudnych warunków życia, w tropikalnych lasach ci ludzie starają się chronić swoje ziemie i zachować je w nienaruszonym stanie. Huani czują się w dżungli jak ryby w wodzie. Nauczyli się zręcznie wspinać na drzewa i łatwo zdobywać pożywienie. Co ciekawe, z czasem ich stopy stały się całkowicie płaskie, a niektórzy członkowie plemienia rozwinęli 6 palców zarówno na dłoniach, jak i stopach. W plemieniu mężczyźni są odpowiedzialni za polowanie i zbieractwo. Ich główną bronią jest długi dmuchawka, którą polują na małpy, pekari i ptaki. Jedynymi ptakami, których nigdy nie zabijają, są papugi, które trzymają jako zwierzęta domowe. Większość Huani żyje w okolicach rzeki Rio Napo, która wpada do Amazonki. W połowie XX wieku niektórzy członkowie tego plemienia porzucili tradycyjny sposób życia i zbliżyli się do cywilizacji. Zbudowali wioski i przyjęli pomoc od rządu ekwadorskiego. Jednak 4 plemiona odmówiły zmiany swojego trybu życia i nadal reagują negatywnie na jakikolwiek kontakt z obcymi. Całe plemię pozostaje zjednoczone przez miłość do swojej ziemi, ale niestety około 40 lat temu zetknęli się z inwazją na swoje terytorium. Odkryto tam złoża ropy naftowej, co doprowadziło do wycinki lasów. Huani podnieśli alarm, a na szczęście w 1990 roku plemię otrzymało oficjalne prawo do obszaru rezerwatu o powierzchni około 6125 km2. Teren ten przecina się z Parkiem Narodowym Yasuni, więc teraz lasy Huani są bezpieczne. Decyzja ta nie tylko zachowała dom plemienia, ale także zatrzymała zabijanie drwali przez członków dzikich plemion. W północnej Namibii, w regionie Kunene, żyje niezwykły afrykański lud Himba, liczący około 40 tysięcy osób. Historia tego ludu jest dość skomplikowana. Przez długi czas Himba żyli w Afryce Wschodniej, ale po inwazji wrogiego plemienia musieli opuścić swoją ojczyznę i wyemigrować do Namibii. Na nowym miejscu zamieszkania spotkały ich kolejne nieszczęścia. Najpierw doświadczyli ludobójstwa, a potem dotknęła ich poważna susza, która zabiła całe ich bydło. Na szczęście w latach 90. afrykańskie władze zaczęły zwracać uwagę na Himba i zaczęły im pomagać. Od najdawniejszych czasów Himba zajmują się hodowlą zwierząt, głównie bydła. Kobiety wykonują większość pracy w rodzinie, opiekują się dziećmi, dbają o zwierzęta, przynoszą wodę i nawet budują domy. Ich domy wyglądają dość niezwykle, mają kształt stożka i są zbudowane z młodych drzew. Po zbudowaniu podstawowej struktury domy pokrywane są grubą warstwą błota i odchodów. Z zewnątrz domy Himba przypominają małe jaskinie. Ten lud praktykuje religię monoteistyczną, a ich główne bóstwo nazywa się Mukuru. Oprócz jego kultu wykonują również różne rytuały związane ze świętym ogniem. Himba przykładają również wielką wagę do kultu przodków. Wszyscy członkowie społeczności Himba bardzo dbają o swój wygląd. Uwielbiają tworzyć różne fryzury i ozdabiać swoje ciała oraz ubrania dekoracjami. Himba są również znani jako ludzie ochry, ponieważ zarówno mężczyźni, jak i kobiety pokrywają całe swoje ciało mieszanką ochry, tłuszczu, popiołu i aromatycznej żywicy. Po nałożeniu tej mieszanki ich skóra nabiera czerwonawego odcienia. Ta mieszanka nie tylko zapewnia doskonałą ochronę przed palącym słońcem, ale także symbolizuje krew, która z kolei oznacza życie. Himba nie opierają się kontaktowi z innymi ludźmi, używają niektórych nowoczesnych przedmiotów, ale nie pozwalają, aby cywilizacja całkowicie zmieniła ich kulturę. Ludzie z plemienia Asaro Mudmen są jednym z najbardziej niezwykłych plemion wciąż żyjących poza cywilizacją. Unikalną cechą tych ludzi jest ich wygląd, który może przestraszyć prawie każdego. Rodzime tereny Asaro Mudmen znajdują się w pobliżu rzeki Asaro w wschodnich wyżynach Papui Nowej Gwinei. Każdego roku członkowie tego plemienia zgadzają się wyjść z lasów i pokazać swoje niezwykłe stroje. W tym celu podróżują do miasta Goroka i organizują prawdziwe pokazy, które przyciągają turystów. Asaro Mudmen smarują swoje ciała gliną z rzeki i noszą maski na głowach, z których każda jest unikalna i reprezentuje ducha oraz temperament jej właściciela.
Ten pokaz wygląda imponująco i nieco przerażająco. Ale skąd ci rdzenni mieszkańcy wzięli tradycję zmiany swojego wyglądu nie do poznania? Asaro Mudmen mają swoją własną legendę na ten temat. Według niej pewnego dnia ich lud został zaatakowany przez wrogie plemię. Bitwa była nierówna i ocalałe osoby musiały uciekać do rzeki Asaro, ale nie chcieli oddać swojej ziemi obcym. W nocy ocalałe mężczyźni postanowili przeprowadzić niespodziewany atak na wrogów, gdy ci spali. Asaro smarowali swoje ciała szarą gliną, a następnie wyłaniali się z wody. W tym momencie wrogowie nie spali, ale na widok dziwnych postaci wychodzących z wody przestraszyli się i uciekli, myśląc, że spotkali złe duchy. Kilka dni później wrogowie wrócili, aby sprawdzić terytorium, ale ponownie natknęli się na gliniane Asaro i znowu uciekli. Od tego czasu ziemie tego plemienia pozostały bezpieczne. Po tym wydarzeniu Asaro zdali sobie sprawę, jak łatwo i prosto jest przestraszyć wroga. Jakiś czas później postanowili wzbogacić swój niezwykły wygląd i dodali do niego glinianą maskę. Każdy właściciel maski wykonuje ją sam, starając się przekazać swój wewnętrzny świat. Dlatego każda z tych przerażających ozdób jest unikalna. Asaro Mudmen wierzą, że ich przerażający wygląd nie tylko odstrasza wroga, ale także przybliża ich do duchów ich przodków. Dziś na świecie żyje około 16 tysięcy osób z plemienia Czukczów. Większość z nich mieszka w autonomicznym okręgu czukockim w Rosji. Przez długi czas Czukcze żyli na własnym terytorium, które rozciągało się od Morza Beringa do rzeki Indygirka i od Oceanu Arktycznego do rzek Anadyr i Anui. Pierwszy kontakt tego ludu z innymi miał miejsce w XVII wieku, kiedy armia rosyjska próbowała podporządkować sobie Czukczów i włączyć ich do państwa rosyjskiego. Nie udało się to od razu, ponieważ Czukcze byli gotowi walczyć o swoje ziemie do ostatniego człowieka. Jednak po tym, jak cesarzowa Katarzyna Wielka przyznała Czukczom wiele przywilejów, zgodzili się przyjąć rosyjskie obywatelstwo. Od tego czasu region Czukotka jest częścią Rosji. Czukcze dzielą się na dwie główne grupy – nadbrzeżnych Czukczów i reniferowych Czukczów. Pierwsza grupa żyje w osadach wzdłuż wybrzeży Pacyfiku i Oceanu Arktycznego, a ich głównym zajęciem jest rybołówstwo i polowanie na duże zwierzęta morskie, takie jak foki, morsy i lwy morskie. Reniferowi Czukcze prowadzą półkoczowniczy tryb życia. Latem mieszkają nad oceanem, a zimą przenoszą się w góry, zajmując się hodowlą reniferów i czasami polowaniem na dzikie zwierzęta. Czukcze nie mogą być uznani za izolowanych ludzi, którzy odrzucają cywilizację. Przeciwnie. Aktywnie korzystają z różnych osiągnięć cywilizacji, zwłaszcza skuterów śnieżnych i komunikacji satelitarnej. Większość osad Czukczów ma szpitale, szkoły, sklepy i inne udogodnienia. Jednak mimo akceptacji dobrodziejstw cywilizacji, nadal zachowują swoją kulturę. Ci Czukcze, którzy nadal mieszkają w tradycyjnych domach zwanych jurami, praktykują pogaństwo, a konkretnie szamanizm. Wykonują różne rytuały, od uzdrawiania po codzienne ceremonie. Integralną częścią kultury Czukczów są ich tańce, muzyka i pieśni. Czukcze są bardzo elastyczni i mają doskonałe poczucie rytmu. Są także biegli w grze na ludowych bębnach zwanych jarchuki. Śpiew Czukczów jest wyjątkowy. Nazywa się go śpiewem gardłowym i jest formą śpiewu gardłowego. Jak widać, Czukcze zdołali przystosować się nie tylko do surowego klimatu swojego regionu, ale także do współczesnego świata, pozostając wiernymi swojej kulturze. W Zatoce Bengalskiej, w archipelagu Andamanów, leży północna wyspa Sentinel. Na jej terenach mieszka mały, rdzenny lud, znany jako Sentinelczycy. Ludzie ci nie tylko odrzucają cywilizację, ale są również gotowi zabić każdego obcego, który postawi stopę na ich wyspie. Uważa się, że Sentinelczycy zamieszkują tę wyspę od 60 tysięcy lat, co czyni ich bardzo starożytnym, ale zagrożonym ludem. Niemożliwe jest dokładne obliczenie populacji Sentinelczyków, ale eksperci szacują, że na ich terytorium żyje obecnie nie więcej niż 42 osoby. Przez długi czas wyspa, otoczona rafami koralowymi i pokryta gęstymi lasami tropikalnymi, nie przyciągała zainteresowania Europejczyków i pozostawała poza głównymi szlakami handlowymi. Z tego powodu Sentinelczycy zdołali zachować swoją kulturę i unikalność, tak jak tysiące lat temu. Ludzie ci nadal zajmują się wyłącznie zbieractwem i myślistwem. Pierwsze spotkanie ludzi z Sentinelczykami
miało miejsce w XIX wieku po katastrofie indyjskiego statku handlowego. Ocaleni marynarze próbowali wylądować na wybrzeżu Sentinela, ale zostali przywitani agresywnie przez tubylców. Na szczęście przechodzący okręt wojenny pomógł im uniknąć śmierci. Niewątpliwie taki starożytny lud, wciąż żyjący w epoce kamienia pod względem rozwoju, przyciągnął uwagę naukowców. Od lat 60. XX wieku badacze próbowali różnych sposobów nawiązania kontaktu z sentinelczykami, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Tubylcy przyjmowali prezenty tylko wtedy, gdy nie było w pobliżu obcych. Na widok ludzi od razu zaczynali atakować ich swoimi łukami. Sentinelczycy nigdy nie zgodzili się na kontakt z cywilizacją. Co więcej, popełnili wiele zabójstw osób, które próbowały zbliżyć się do wyspy. Ostatnią osobą zabitą przez tych tubylców był 26-letni amerykański badacz John Allen Chau. Podczas swojej drugiej próby nawiązania kontaktu z sentinelczykami został postrzelony z łuku. Obecnie rząd Indii zabrania ludziom odwiedzania tej wyspy, ponieważ sentinelczycy stanowią poważne zagrożenie. Sami to rdzenni mieszkańcy północnej Europy, zamieszkujący głównie Norwegię, Finlandię, Szwecję i Rosję. Sami to niewielka populacja licząca około 880 tysięcy osób. Są wyjątkowi przede wszystkim dlatego, że udało im się zachować swoją kulturę i tożsamość, nie odrzucając jednocześnie korzyści cywilizacji. Uważa się, że przodkowie Sami przybyli do Arktyki około 10 tysięcy lat temu, kiedy po ustąpieniu lodowca panowały tam dość sprzyjające warunki do życia. Po okresie globalnego ochłodzenia niektórzy z tych ludzi przenieśli się do obszarów o mniej surowym klimacie, ale większość Sami pozostała. Przez wieki przystosowali się do życia w miejscu, gdzie niewielu innych mogłoby przetrwać. Główne zajęcia Sami zależą od regionu ich zamieszkania, ale od zawsze były to rybołówstwo, hodowla reniferów oraz polowanie na zwierzęta morskie i lądowe. Obecnie większość tej populacji zajmuje się połowem dorsza, a tylko około 10% kontynuuje hodowlę reniferów. Sami mówią językiem Sami, a czasami językami krajów, w których żyją. Jednak prawdziwy język Sami dawno podzielił się na 9 dialektów, z tak dużymi różnicami, że mówcy dwóch różnych odmian mogą się nie rozumieć nawzajem. Tradycyjne ubranie Sami nazywa się jopa lub cof. Jest to prostokątna koszula z wełny lub płótna. Latem mężczyźni noszą kaftan z wysokim kołnierzem z rozcięciem na piersi, a zimą długi płaszcz zrobiony ze skór reniferów. Odzież wierzchnia zawsze jest zapinana na skórzany pas. Kobiety Sami także noszą jopa z jasną sukienką na wierzchu. Bardzo ważnym elementem życia Sami jest ich kultura i folklor. Dorośli przekazują starożytne legendy i opowieści swojego ludu swoim dzieciom. Dodatkowo przy narodzinach każde dziecko otrzymuje swoją tradycyjną piosenkę zwaną joik. Joik może być poświęcony zwierzęciu, wydarzeniu lub przedmiotowi. Co ciekawe, Sami, którzy zdecydowali się żyć w cywilizowanych miastach, starają się rozwijać gatunek pieśni swojego ludu w nowoczesnym świecie. Pojawiają się nowi wykonawcy w gatunkach eksperymentalnego rocka i hard rocka. Pomimo zaakceptowania cywilizacji i ich interakcji ze światem zewnętrznym, pozostali wierni swoim tradycjom, kulturze i przyzwyczajeniom. W brazylijskich lasach Amazonii, w stanie Maranhão, żyje jedna z najbardziej skrytych plemion na świecie, znana jako Avua. Od kilku tysięcy lat Avua pozostają zbieraczami łowcami. Prowadzą koczowniczy tryb życia, nieustannie przemieszczając się przez gęstą amazońską dżunglę. Trudno jest współczesnym ludziom wyobrazić sobie, jak można przetrwać w tropikalnych lasach, biorąc pod uwagę liczne zagrożenia wokół, ale Avua znają każdy centymetr swojego terytorium i nie boją się wyzwań. Ci ludzie nie są zaznajomieni z dobrodziejstwami cywilizacji, wielu z nich nigdy nawet nie miało kontaktu z obcymi. Jednak Avua słyną ze swoich nieskazitelnych umiejętności łowieckich na pekari i inne dzikie zwierzęta oraz ptaki. Używają łuków i włóczni do polowania. Od prawie 500 lat rdzenni mieszkańcy Brazylii starają się chronić siebie i swoją ziemię przed inwazją cywilizowanych ludzi. Kiedy portugalscy koloniści dotarli na te tereny, Avua byli jednym z najliczniejszych ludów w regionie. Historycy uważają, że ich populacja wtedy przekraczała 300 tysięcy osób. Ale co mogli zrobić rdzenni ludzie przeciwko uzbrojonym najeźdźcom?
Oczywiście nic. Kolonizatorzy zauważyli, że mężczyźni Awła posiadali wielką siłę i wytrzymałość, więc zaczęli wykorzystywać ich jako niewolników, a tych, którzy stawiali opór, po prostu zabijali. Populacja plemienia zaczęła szybko maleć, ponieważ rdzenni ludzie nie mieli odporności na choroby przyniesione przez Portugalczyków. Niektórzy członkowie plemienia zdołali przetrwać, ukrywając się w gęstej dżungli, a ich potomkowie teraz zamieszkują swoje ancestralne regiony. Niestety, sytuacja nie poprawiła się w czasach nowożytnych. Stan Maranhão stracił już 75% swoich lasów z powodu niekontrolowanej wycinki drzew, przez co Awa znowu znajdują się w niebezpieczeństwie. Ta sytuacja w końcu zmusiła rząd brazylijski do podjęcia działań i zakazania wycinki drzew na terytorium, gdzie mieszka to plemię. W południowych Indiach, w wzgórzach Nilgiri, żyje 18 rdzennych ludów, z których jedna nazywa się Toda. Populacja tych ludzi nie przekracza 1400 osób. Pochodzenie ludu Toda pozostaje nieznane nawet dla antropologów. Sami tubylcy wierzą, że ich przodkowie zostali wysłani do tego regionu razem z bawołami z konstelacji Byka. Wygląd tych ludzi rzeczywiście różni się od innych ludów z wzgórz Nilgiri. Toda mają jasną skórę i zielone oczy. Od najdawniejszych czasów zajmowali się hodowlą zwierząt, zwłaszcza bawołów. Dla nich bawuł jest świętym zwierzęciem, więc Toda hodują bydło tylko dla mleka. Co ciekawe, ludzie ci nigdy nie jedzą mięsa i spożywają tylko owoce, miód i mleko. Każdy członek tego plemienia posiada co najmniej jednego bawoła, który jest trzymany w specjalnej zagrodzie zwanej teriri. W osadach są również święte krowy bawole, które mieszkają w specjalnych świątyniach. Ich mleko jest uważane za uzdrawiające i jest używane do leczenia chorób. Podczas rytuałów szczególny szacunek dla tych zwierząt wśród Toda jest również związany z ich wierzeniami. Wierzą, że po śmierci każdy z nich odradza się w ciele bawoła. Kiedy ktoś z plemienia umiera, jego krewni zabijają jego bawoła. Zwierzę jest dekapitowane i pochowane, po czym zmarła osoba jest kremowana nad tym miejscem pochówku. Uważa się, że bawoł dostarczy duszę swojego właściciela do konstelacji Byka, aby w następnym życiu urodzić się w ciele tego zwierzęcia. Toda czczą matkę bawoła, dlatego przywództwo w rodzinie zawsze należy do kobiet. Kobiety mogą samodzielnie wybierać męża lub kilku mężów. Co ciekawe, nawet jeśli kobieta jest w ciąży, może odrzucić swojego męża i wybrać innego partnera z osady, a mężczyzna nie ma prawa jej odmówić. Niestety rząd Indii stale ingeruje w życie tego ludu, próbując zasymilować ich ze światem cywilizowanym. Jednak Toda przeciwstawiają się temu na wszelkie możliwe sposoby, ponieważ obawiają się utraty swojej unikalnej kultury na zawsze. Między rzekami Javari i Galvez na granicy Peru i Brazylii leży ojczyzna plemienia Maces, znanego także jako Mayuna. Populacja tego ludu to około 3200 osób. W ciągu ostatnich kilku dekad Maces przyjęli osiadły tryb życia. Budują domy z drewna i liści palmowych oraz zajmują się polowaniem i zbieractwem. Podstawową bronią, której używają do polowania na pekari, jest łuk z zatrutymi strzałami. To plemię wyróżnia się swoim duchowym światopoglądem. Maces wierzą w animizm, co oznacza, że uważają, iż wszystkie miejsca i stworzenia mają swojego ducha. Szczególnym szacunkiem darzą duchy zwierząt i boją się ich obrazić. Z tego powodu myśliwi Mayuna mają wiele tabu dotyczących polowania na różne gatunki zwierząt. Maces łączą świat roślin, szczególnie drzewa, z duchami zwierząt. Aby zyskać siłę i błogosławieństwa od duchów zwierząt, przygotowują różne leki z roślin. Zakres ich przepisów leczniczych jest niezwykle zróżnicowany. Według rdzennych ludzi taka medycyna zapewnia im nie tylko niezbędne cechy, takie jak siła i odwaga, ale także dobre zdrowie. Najpopularniejszym środkiem leczniczym wśród Maces jest tabaka zwana Nounu, wykonana z kory rzadkiego drzewa rosnącego tylko w ich lesie. Pierwszy kontakt Maces z cywilizacją miał miejsce pod koniec lat 60. XX wieku, ale doprowadził do wielu zabójstw rdzennych ludzi. Ich ziemie były atakowane, ale po zmianie władzy w Peru sytuacja tymczasowo się poprawiła. W latach 90. terytorium Maces znowu było w niebezpieczeństwie. Tym razem zaczęła się masowa wycinka dżungli. Na szczęście rządy Peru i Brazylii zdołały ją powstrzymać, a w 1998 roku Maces przyznano prawa własności do rezerwatu
o powierzchni około 457 tysięcy hektarów. Mimo to kłusownicy i amatorzy eksploracji nadal infiltrują dżunglę, próbując nawiązać kontakt z Matses, co prowadzi do chorób i śmierci w niektórych rdzennych społecznościach, ponieważ ci ludzie nie mają odporności na wiele nowoczesnych infekcji. Obecnie Matses są ponownie pod ochroną dzięki wspólnemu projektowi Brazylii i Peru, mającemu na celu zachowanie tej małej, rdzennej populacji. Grupa spokrewnionych plemion Yanomami żyje w dżungli amazońskiej wzdłuż granicy Brazylii i Wenezueli. Lud ten jest uznawany za jeden z najbardziej odizolowanych na świecie, z populacją 35 tysięcy osób. Yanomami zamieszkują obszar szacowany na 9,5 miliona hektarów, żyjąc w małych społecznościach liczących od 50 do 200 osób. Grupa Yanomami obejmuje trzy duże plemiona oraz wiele małych plemion. Rdzenni mieszkańcy nie identyfikują się z konkretnymi plemionami, lecz wyłącznie z osadami, w których mieszkają. Od najdawniejszych czasów Yanomami zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, myślistwem i zbieractwem. Do dziś ich sposób życia pozostał niezmieniony. Yanomami prowadzą półkoczowniczy tryb życia, co oznacza, że osiedlają się w określonym obszarze, budują tymczasowe schronienia, a po pewnym czasie przenoszą się w nowe miejsce. Pomimo gorącego i wilgotnego klimatu dżungli amazońskiej, Yanomami dobrze przystosowali się do takich warunków. Mężczyźni nauczyli się uprawiać ziemię i budować domy, podczas gdy kobiety sadzą warzywa i zbierają plony. Yanomami żyją w dużych domach z otwartą przestrzenią pośrodku zwanych szabonos. Te domy są palisadami wykonanymi z przetworzonego drewna, ze wspólnym dachem z liści palmowych. W szabono nie ma ścian, każda rodzina zajmuje po prostu swoją część konstrukcji. Yanomami są znani jako zręczni myśliwi, potrafiący zwabić swoją ofiarę, naśladując głosy ptaków lub zwierząt. Ich głównymi broniami są łuki i strzały pokryte trucizną kurari. Do łowienia ryb Yanomami używają trującej rośliny timbo, która paraliżuje ryby. Rytuały odgrywają ważną rolę w kulturze tego ludu. Zgodnie z jednym z rytuałów, chłopcom przekłuwane są uszy, a dziewczętom nosy i dolne wargi z patyczkami i piórami wkładanymi do otworów. Yanomami są uważani za dość agresywnych ludzi, jednak eksperci sugerują, że wrogość między społecznościami została wywołana przez intruzję kultury zachodniej. Wiadomo, że udogodnienia cywilizacyjne, które badacze zaprezentowali plemionom, stworzyły konkurencję i wywołały konflikty między różnymi plemionami tego samego ludu. W 1971 roku, dzięki filipińskiemu biznesmenowi i politykowi Manuelowi Elizalde, świat dowiedział się o plemieniu Tasadai, które zamieszkiwało obszar w pobliżu jeziora Mindanao. Według ówczesnych doniesień plemię liczyło nieco ponad 20 osób. Żyli w lasach i nie posiadali niemal żadnych umiejętności poza zbieractwem. Ci ludzie nie potrafili nawet polować, ponieważ nie mieli prymitywnych broni. Oczywiście takie plemię przyciągnęło uwagę nie tylko mediów, ale także antropologów. Manuel Elizalde osobiście przyprowadził naukowców do miejsca zamieszkania Tasadai i przedstawił im tych tubylców. Jednak biznesmen pozwalał antropologom i badaczom odwiedzać ten obszar tylko w jego obecności, tłumacząc, że plemię zna tylko jego, dlatego nawiąże kontakt. Naukowcy byli pod wrażeniem tego odkrycia i nie zwrócili uwagi na fakt, że w pobliżu jaskini plemienia znajdowały się osady z całkiem cywilizowanymi mieszkańcami. Przez długi czas Tasadai byli przedmiotem badań naukowych, ale z czasem zostali zapomniani. 15 lat później szwajcarski antropolog Oswald Itten postanowił ponownie odwiedzić jaskinie filipińskich aborygenów. W towarzystwie dziennikarza Joeya Lozano i tłumacza Galanga Tika dotarł do rzekomego miejsca zamieszkania Tasadai, ale ich tam nie było. Zamiast tego w pobliskiej wiosce znalazł ludzi, którzy rzekomo byli tymi aborygenami. Ujawniło się, że Manuel Elizalde przekonał wieśniaków, aby udawali prymitywnych dzikusów, odsłaniając tym samym oszustwo biznesmena dotyczące unikalności plemienia Tasadai. Nienie są rdzennym ludem Syberii, zamieszkującym euroazjatyckie wybrzeże Oceanu Arktycznego, od Półwyspu Kolskiego do Półwyspu Tajmyrskiego. Spośród innych północnych ludów Rosji, Nienie są najliczniejsi, z populacją ponad 40 tysięcy osób. Tradycyjna religia Nieńców to animizm. Wierzą, że cały świat jest pełen duchów,
a otaczającą przyrodą opiekują się duchowi właściciele, od których przychylności zależy ludzkie życie. Z tego powodu Nienie wykonują rytuały i składają ofiary tym duchom. Od starożytności Nienie zajmują się hodowlą reniferów, polowaniem i rybołówstwem. Renifery odgrywają kluczową rolę w życiu tych ludzi, dlatego czasami nazywają siebie dziećmi reniferów. Te zwierzęta dostarczają im mięsa, skór i służą jako środek transportu. Nienie polują na różne zwierzęta i ptaki zamieszkujące ich region, najczęściej łowiąc lisy i cietrzewie. Nienie żyją w tradycyjnych rodzinach, gdzie mężczyźni zajmują się ciężką pracą, hodowlą i polowaniem, podczas gdy kobiety szyją ubrania, przetwarzają skóry, gotują jedzenie i wychowują dzieci. Mieszkają w tradycyjnych domach zwanych czumami. Czumy mają kształt stożka z otworem w centrum dachu, przez który wydobywa się dym z ogniska. Zewnętrzna część czumów jest pokryta skórami, co pomaga zatrzymać ciepło w domu i chronić przed wiatrem. Nienie są znani ze swojego bogatego folkloru, który obejmuje kołysanki, bajki, zagadki i epickie narracje zwane Jups i Sudbops. Jups opowiadają różne historie o głównym bohaterze, który wyrusza na poszukiwanie żony, podczas gdy Sudbops relacjonują trudności i ciężkie życie głównego bohatera w dzieciństwie. Te historie są wykonywane w formie pieśni. Nienie utrzymują kontakt z resztą rosyjskiej populacji i nie odrzucają osiągnięć cywilizacji, jednak pozostają wierni swoim tradycjom i kulturze.